Że musiałem szybko jakąś karteczkę wziąć. Czyli co, pora na spowiedź. I zobacz, że to, co dotychczas żeśmy robili, te wszystkie etapy, one nas przygotowywały do tego punktu, do tego miejsca. Bardzo ważnego. Matka Boża z ostatniego etapu nas przygotowała do tego, żeby Bóg odpuścił ci grzechy. Żeby Bóg przebaczył ci wszystko złe w twoim życiu. Czym jest grzech? Buntem przeciwko Bogu. Zakwestionowanie miłości Bożej. Jak działa na człowieka? Destrukcyjnie, niszcząco. To jest to, co czujesz w sercu. Te wszystkie ciemności. To obrzydzenie samym sobą. Obrzydzenie drugim człowiekiem. Obrzydzenie światem. To wszystko, co jest związane z najgorszymi twoimi uczuciami. Lęki? Lęki nie są grzechem. Depresja? Ale lęki pochodzą z grzesznego życia bardzo często. Depresja pochodzi z grzesznego życia bardzo często. Brak wybaczenia. Wszystko pochodzi z grzechu. Wszystko to. Wszystko, co złe. Wszystko, co złe. Wszystko, co mroczne. Wszystko, co mroczne, depresyjne, ciężkie, trudne w kontekście konsekwencji złych wyborów, gdzie wybrałeś nie Boga, a szatana. Gdzie wybrałeś nie miłość, a nienawiść. Tą nienawiść, wiesz, ukrytą oczywiście pod pozorem dobra, bo szatan zawsze przychodzi jako ten, który chce ci pokazać grzech w najbardziej atrakcyjnej formie. Jak i tylu się, dokładnie, i tylu ludzi się na to nabiera. Ale mówią, że grzech jest przyjemny. Bo jest. Bo przyjemnie się opić. Bo jest. Bo przyjemnie współżyć. Bo jest. Na początku i na chwilę. A potem przychodzi uwolnienie trucizny ze środka tego grzechu. I to jest... To jest jaka bułka taka z trucizną. Pięknie i atrakcyjnie opakowaną. Nawet się nie spodziewasz, jak może cię to zabić. Powinienem wypowiedzieć ten grzech w konfesjonale. I co się dzieje, kiedy postanawiam, że tą całą ciemność, którą czuję w swoim sercu i potrafię ją nazwać, bo to jest już ważne, że wypowiedziałem sobie prawdę. Sięgnąłem do dzieciństwa, zadawałem pytania. Szedłem przez liceum, gimnazjum, studia, fascynację światem mrocznym. I dziś już potrafię nazwać to zło w moim życiu. Co się dzieje, gdy wyznaję ten grzech? Gdy mówię ten grzech w konfesjonale? I jeszcze drugie pytanie. Dlaczego akurat przed księdzem? Nie mogę tego zrobić, nie wiem, pod drzewem? Widzisz, spowiedź wymyślił Bóg. Spowiedź wymyślił Jezus. Skąd to wiadomo? Sam o tym powiedział. Wpierw do swoich apostołów. Odpuszczajcie grzechy. Komu będą odpuszczone? Komu wy odpuścicie? Tym będą odpuszczone. Komu zatrzymacie? Tym będą zatrzymane. To jest nieprawdopodobne. To jest sam pomysł Boga, żeby władzę odpuszczania grzechów dać człowiekowi. Żeby człowiek człowiekowi odpuszczał w imieniu Boga. Każda spowiedź to jakbyśmy weszli do wehikułu czasu i przenieśli się pod krzyż Jezusa. Ty widzisz mnie, księdza, ale mnie tu nie ma. Tu Jezus umiera na krzyżu. I ty klęczysz pod krzyżem i wyznajesz swoje grzechy. I co się dzieje? On bierze te grzechy na siebie i umiera za ciebie. Bo Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Powinniśmy wszyscy umrzeć na potępienie wieczne za wszystkie nasze grzechy. A Jezus bierze ten grzech na siebie i On umiera. I On umiera. Co się dzieje z tym grzechem, który ja wyznam? Już go nie ma. Jest obmyty. Ty jesteś obmyty we krwi Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć.
Tylko, że to Bóg umiera za ciebie, biorąc grzechy i skutki, konsekwencje twoich grzechów. Grzech zostaje unicestwiony, już go nie ma. Nie ma go. A ty jesteś obmyty krwią Jezusa. Czysty jak łza, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Czyli staję przed księdzem, mówię o całej swojej ciemności, o każdym grzechu, który popełniłem. A co jeśli nie mogę sobie przypomnieć pewnych rzeczy, że staram się sobie przypomnieć, jakie popełniłem grzechy, ale ich było tak wiele. Co wtedy mogę zrobić? Jak się do tego przygotować? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zacząć wzywać całym sercem, razem z Maryją, Ducha Świętego. Słowo Boże mówi o tym, że Duch Święty ma moc przekonania cię o grzechu. Nie tylko przypomnienia ci o grzechu, ale też przekonania cię o tym, że to jest grzech. On to robi w bardzo piękny i delikatny sposób, ale czasami bardzo poruszający. To jest tak, jakbyś zobaczył grzech oczami Boga. Co mój grzech zrobił Bogu? A co mój grzech zrobił Bogu? Zamordował go na krzyżu. I zobaczysz coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Może nie tyle bardziej zdumiewającego, co też bardzo poruszającego. Że Duch Święty da ci, jeśli będziesz modlił się o to, zobaczenia, co twój grzech uczynił drugiemu człowiekowi. Jakby spojrzysz na to, co zrobiłeś drugiemu człowiekowi oczami tego człowieka, jak bardzo go zraniłeś. Ja przygotowuję się, spisuję rachunek sumienia. Muszę mieć żal za grzechy. A jeśli nie czuję żalu, to czy wtedy taka spowiedź jest ważna? I jak wzbudzić ten żal w sobie? Znowu, to jest łaska, to jest dar od Boga. Żal za grzechy. Proś Ducha Świętego, daj mi żal za grzechy. Kiedy zgodzisz się na to, że Bóg pokaże ci twój grzech Jego oczami, oczami tych, których skrzywdziłeś, nie sposób, żebyś nie żałował. Jeśli żyjesz w samozakłamaniu, nawet przychodzisz, wiesz, do konfesjonału i wyznajesz grzechy, ale takie wyznajesz, że nie chcesz przyjąć prawdy o tym, co ten grzech zrobił Bogu i drugiemu człowiekowi, usprawiedliwiasz się. Niektórzy się nawet tak spowiadają, że najcięższe grzechy potrafią tak przedstawić, jakby zrobili dobry uczynek. Wtedy nie ma szans na żal. Ta szczerość do bólu, w zobaczeniu swojego grzechu, co on zrobił Bogu i drugiemu człowiekowi, jak mnie spustoszył i zniszczył, ona wywołuje prawdziwy żal za grzechy. To jest dar Boga. Warto Niego prosić codziennie. Bóg przybija grzech do krzyża, on przestaje istnieć. A co jeśli chodzi o konsekwencje? Konsekwencje po grzechu. Czy Bóg też je zabiera, czy zostawia? To jest piąty warunek spowiedzi. Dobrze, że to pytasz, dlatego że tak naprawdę dużo ludzi tego nie rozumie. Zadość uczynienie Panu Bogu i ludziom. Czyli tak naprawdę po spowiedzi świętej wchodzisz w proces pokuty. W proces, który ma za zadanie wynagrodzić i Bogu, i człowiekowi krzywdy, grzech, którym zamordowałem Boga, to jak mało którym zniszczyłem drugiego człowieka, jak mało, samego siebie. Jak mało ludzi w takim razie wypełnia w ogóle wszystkie warunki dobrej spowiedzi. To chyba niewielki procent, prawda? Dlatego tylu ludzi widzi rzekomy bezsens spowiadania się, bo ciągle z tymi samymi grzechami, bo nic się nie poprawia w moim życiu. Ciągle jest to samo. Ale bardzo często właśnie dlatego, że nie podejmują radykalnie tego piątego warunku spowiedzi. Bolesnego, ofiarnego. Trzeba złożyć w ofierze coś, co może być jakimś umartwieniem, jakimś wyrzeczeniem. Za każdy grzech powinno być zadośćuczynienie. Czy z emocji powinniśmy się spowiadać? Jak mnie ponoszą emocje? Czy wtedy, kiedy zrobię coś złego pod wpływem emocji? O, kiedy zrobisz coś złego pod wpływem emocji, bo same emocje są neutralnie, moralnie. Z emocji się nie spowiadamy. Ale się podejmuje decyzję, że w emocjach chcemy na przykład komuś zaszkodzić. Jeśli w tych emocjach podejmujemy decyzję, że chcę kogoś skrzywdzić, z tego się spowiadam. Z brudnych myśli? Myśli, słów, uczynków i zaniedbań. Z zaniedbań prawie nikt się nie spowiada. To, że mogłem uczynić jakieś dobre, ale mi się nie chciało. Wiele tych grzechów mam. Kiedy Duch Święty przychodzi, to człowiek może się przerazić, ile ma tych grzechów. Może powiedzieć, że im dalej jesteś od Boga, tym mniej widzisz grzechów, bo Bóg jest światłością.
To jest tak, jakbyśmy, wiesz, twoja dusza to ten pokój, kiedy gasimy światło, nie widzisz żadnego brudu. Kiedy zapalasz światło w tym pokoju, nagle widzisz, ile tu jest brudu. Kiedy jesteś blisko Boga, który jest światłością, widzisz każdy swój najmniejszy grzech. Kiedy jesteś daleko od Boga, który jest światłością i żyjesz w ciemności, nie ma żadnych grzechów. Ostatnie pytanie. Jak często powinniśmy się spowiadać, żeby mieć pewność, że jesteśmy w łasce uświęcającej? I to nie dotyczy tylko mnie, który szukam Boga, ale też ludzi, którzy żyją z Nim na co dzień. Po każdym grzechu ciężkim, od razu do spowiedzi. Od razu. No dlatego, właśnie, że szatan ma moc zakorzeniania się z tym grzechem w naszym życiu. Można powiedzieć, że jest kluczową sprawą, aby pomiędzy grzechem ciężkim a spowiedzią był jak najkrótszy czas. Żeby szatan nie mógł pracować w głębinach twojego serca po grzechu ciężkim. On jest w moim sercu, gdy popełnię grzech ciężki? Zaczyna, można powiedzieć obrazowo, uprawiać twoje serce swoją trucizną. To mogę się wyspowiadać? Zapraszam cię. Niech Pan będzie w twoim sercu, abyś skruszony wyznał wszystkie swoje grzechy. Ostatni raz byłem u spowiedzi 10 lat temu. Kochani bracia i siostry, proszę was jeszcze o chwileczkę uwagi. Na kanale Bozon Records przez ostatnie kilka lat ludzie usłyszeli dobre słowo prawie 60 milionów razy, a na innych naszych portalach społecznościowych te liczby przekroczyły już miliony. Nie liczę tutaj przecież wszystkich portali, telewizji, mediów, internetu, które udostępniały nasze dzieła. A więc dotarliśmy do milionów ludzi z dobrym słowem. Powołałem Fundację ON, abyśmy mogli docierać do więzień, poprawczaków, domów dziecka, szkół, na ulicę, do bezdomnych, opuszczonych, do uzależnionych. Abyśmy mogli docierać z dobrą nowiną na sam koniec świata. I nadszedł taki dzień, że bez waszego wsparcia będzie to po prostu niemożliwe. Dlatego w imieniu całej ekipy Bozon Records, Godline oraz Fundacji ON z całego serca zachęcamy was do wpłacania darowizny na cele statutowe naszej fundacji. Możecie to zrobić jednorazowo, a możecie nas wspierać regularnie. Pieniążki, które wpłacicie, przekażemy na dzieła pomocy ludziom, a przecież jest tak wiele jeszcze do zrobienia. Bóg zapłać za każdy dobry gest waszego serca. Pozdrawiam serdecznie. Tao.